Witam serdecznie, aktualizacja sytuacji. Mniej więcej tak to wygląda obecnie w regionie występowania plam. I mnie bardzo interesuje ta plama 3576, bo jeżeli eksploduje, to mamy przerąbane, bo jest wymierzona bezpośrednio w naszym kierunku. I dziwnie się składa, że 3576 jest dokładnie wymierzona w kierunku Ziemi. Więc jeżeli teraz by ta plama uwolniła koronalny wyrzut masy, to nas cały świat cofa się do epoki Fallouta, albo i lepiej. Rozbłyski słoneczne, prawie cała tarcza. Aktywność słoneczna z ostatnich 2 godzin powoli spada. Dziury koronalne, tylko południe Słońca. Koronalny wyrzut masy, piękne to wygląda. No ale protony, zobaczcie. Protony już nam idą na całego. No dobrze, to jeszcze zobaczmy SOHO, jak to wygląda. Obejrzyjmy sobie tutaj. No, te właśnie kropki takie białe na nagraniu, to są właśnie na elektryzowane cząstki ze Słońca, które uderzyły w detektor bezpośrednio. Zobaczmy to sobie samo z większej odległości. No, jak zresztą widzieliście, ciekawie to wygląda. Jeszcze puszczę wam to raz. Te długie nagranie, gdzie jest obraz ziarnisty, to jest właśnie promieniowanie słoneczne. Elektryzowane cząstki, wyrzuty masy i tak dalej. Dlatego tak cały czas wam truje życie na temat UPS-ów, uziemienia, ochrony przeciwko przepięciowej. Żebyście nie podzielili właśnie tego, co ja miałem, że z powodu nieposiadania wywaliło mi po prostu cały komputer na tamten świat. No dobrze, dziękuję bardzo, że jesteście, że oglądacie. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Busza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości.